koszmar na polskich autostradach. Seria wypadków na autostradach. Przewróciła się ciężarówką przewożąca 26 ton rzepaku. Znak zapytania 5 samochodów zderzyło się w środę na autostradzie A4 w Mysłowicach. Ranna została jedna osoba. Wcześniej, na tej samej autostradzie, przewróciła się ciężarówka przewożąca 26 ton rzepaku, którego część wysypała się na jezdnię. Dyżurny komisariatu autostradowego w Gliwicach powiedział, że do dwóch zdarzeń drogowych doszło na jezdni w kierunku Katowic. Zderzenie trzech pojazdów zakwalifikowano jako wypadek, została w nim ranna jedna osoba, a dwóch kolejnych jako kolizję. Przez pewien czas ruch w kierunku Katowic odbywał się tylko prawym pasem. Dyżurny Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach po 10 powiedział, że udrożniono już wszystkie pasy ruchu. Utrudnienia w ruchu na A1 nie było to jedyne utrudnienie, do którego doszło w środę na autostradach w województwo śląskim. Rano na autostradzie A1 w Knurowie po zderzeniu z innym pojazdem dachował samochód dostawczy, blokując jeden z pasów w kierunku Gorzyczek. Także tam ruch odbywa się już normalnie. To zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. We wtorek wieczorem w okolicach Tarnowa na pasie zieleni rozdzielającym jezdnię przewróciła się ciężarówka, która przewoziła 26 ton rzepaku.